Mamy dwa świadectwa, twoje i moje, o tym samym, o miłości. I tak sięgnęłam do Pisma Świętego, a najlepszą księgą o miłości oprócz Ewangelii, no w ogóle Pismo Święte jest całą księgą o miłości Boga do nas, ale jest Pieśń nad Pieśniami, w której mowa o słodyczy. W rozdziale drugim, od wersu trzeciego, tak czytam. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu. Wprowadził mnie do domu wina i sztandarem jego nade mną jest miłość. Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości. Pieśń nad Pieśniami, rozdział 2, wers od 3 do 5. Bo chora jestem z miłości. Jeśli kochasz, doświadczasz miłości. I z Bogiem jest podobnie. Jeśli kochasz, to doświadczasz Boga w różny sposób. A najbardziej wtedy, kiedy z Bogiem rozmawiasz, ale też kiedy karmisz się Jego ciałem. Olu, co Ciebie spotkało? Tak, Aniu. Mnie spotkała, no jak to ciężko nawet to opowiedzieć słowami, bo to była tak wielka miłość, to jest miłość cały czas. 5 listopada, pierwsza sobota miesiąca, wieczorna msza święta. I po prostu wchodzę do kościoła i już widzę te blaski. Ja nie wiem, tak cudownie przeżyłam tą mszę świętą, no, że to jest trudne do opisania. Bo msza święta jest cudowna. Cudowna. Tak, tylko to akurat była tak, no... To był jakiś szczególny dzień. Po prostu tak przeżyta. Mhm. Tak. Usiadłam w ławce i za chwileczkę pojawiły się takie motyle w brzuchu, takie ciepło, ale od brzucha idące, nie? Takie motyle, takie, też ciężko to opisać, ale to było tak wspaniałe uczucie. I jak już szłam przyjąć Pana Jezusa, to komunia święta i dostaję Pana Jezusa i Pan Jezus był tak słodki. Ja tak idę, wracam do tej ławki. Ja mówię, Panie Jezu, jak cukierek, jak miód taki, że takiej słodyczy jeszcze nie doznałam od Pana Jezusa po prostu, nie? I ja mówię, no jak? Taka słodycz. I jak wróciłam do ławki, to ogarnęło mnie takie ogromne ciepło w klatce piersiowej znowu, nie w brzuchu, tylko tak jakby to wszystko poszło do klatki piersiowej. Tak, takie, aż jakby buchało ze mnie to ciepło. To było tak cudowne. I jeszcze siedziałam z koleżanką i ja mówię, Panie Jezu, ja, czy to tylko ja tak mam? Czy to tak wszyscy mają dzisiaj, że taki słodki jesteś? I mam przy świętej się pytałam koleżanki. Ja mówię, słuchaj, czy też był Pan Jezus taki słodki? Mówię, nie, normalny. No tak, ale zobacz. Także to było dla mnie tak piękne przeżycie i chwała Panu za to, że no, mogłam przeżyć coś tak cudownego. Tu jest napisane w Pieśni nad Pieśniami, tak, Olu. A owoc tak. Jego słodki memu podniebieniu. Memu podniebieniu, dokładnie. To była taka słodycz, że nie ma takiego cukierka. Tak, to jest taka miłość. Ja miałam podobnie. Taka miłość. Miałam tak. Podobnie, no poszłam do lasu, przemoczyłam buty. I się przeziębiłam. Codziennie uczęszczam na mszę świętą, traktuję to jako wielką łaskę, że mogę być, że mogę właśnie w ten sposób spotykać się z Bogiem, że mogę z Nim rozmawiać i mogę się Nim karmić. Ale skoro się przeziębiłam, katar mi leciał i byłam przeziębiona, jednego dnia nie poszłam. Nie mogłam, nie wychodziłam z domu, więc nie poszłam też na mszę. No tak było rozsądnie. Przeżywałam to, że nie jestem na tej mszy. Ale następnego dnia już się lepiej czułam, wygrzałam się i mówię rano, nie, idę. Kiedyś chodziłam na wieczorem, teraz codziennie się po prostu już nie mogę wytrzymać, więc chodzę na poranną mszę świętą. Mimo, że lubię sobie rano pospać, ale po prostu nie mogę wytrzymać. Znaczy w sensie rzeczywiście niecierpliwa jestem.
z tej miłości. I kiedy poszłam po tej przerwie, jednego dnia nie byłam na mszy, przyjmuję Pana Jezusa i też. Taki jest słodki, ale nie o jakichś motylkach czy o czymś, po prostu było tak słodko. I mówię do męża, mówię, słuchaj, a czy Jezus dzisiaj też był taki słodki u Ciebie? On mówi, nie. Ja mówię, patrz, to widocznie po tej chorobie chciał pokazać, że ona mnie czekał. Uśmieliśmy się razem. Tak. Bo to było takie cudowne, takie dotknięcie. Ja sobie pomyślałam, Jezu, Ty na mnie czekałeś i pokazujesz mi to. Ale jeszcze jest taka jedna historia, żeby ktoś słuchając tego świadectwa mógł zrozumieć, jaka to jest miłość. Byłam świadkiem, kiedy jedna osoba z ulicy nie była przygotowana do Komunii Świętej, poszła w stanie bez przygotowania do Komunii Świętej, po prostu, jakby to powiedzieć, tak z buta. Nie była w stanie łaski uświęcającej, nie była bardzo dawno u komunii i poszła, i kiedy przyjęła Pana Jezusa, to nagle, a skąd wiem, bo mi to powiedziała, nagle poczuła taki żar w piersi, że musiała wybiec z kościoła. To było tak autentyczne, ponieważ ta osoba nie była przez nikogo w ogóle, jak to powiedzieć, nie wiedziała w ogóle o czymś takim. Po prostu nagle ją to spotkało i tak się przestraszyła. Nie wiedziała, co to jest, się wydarza, że musiała wyszła z kościoła. Nie była w stanie wytrzymać. Co to jest? Co to się wydarza? Osoba z ulicy. Osoba w wielkim jakimś zniewoleniu żyjąca. Tak odczuła przyjęcie Pana Jezusa. Jesteśmy istotą cielesno-duchową i Pan Bóg do nas przychodzi. Do naszego ciała i do naszego ducha. A w Komunii Świętej karmimy ciało i duszę. To jest cudowne móc się z Nim spotykać i karmić się Nim w Eucharystii. Uwielbiam Cię, Jezu, za wszystkie msze święte. Odprawiane. Za wszystkie, w których mogę uczestniczyć. Za wszystkich kapłanów, którzy odprawiają msze święte. I których znam. I tych, których poznam, których przysyłasz, którzy służą, którzy się cieszą. Amen. Uwielbiam Cię, Panie. Amen.